Nazywam się Andrzej Lelito, jestem reżyserem i trudnię się działalnością samobójczą. W tym sensie, że tak, robię film, który kosztował dotychczas 500 zł, zdjęcia. No, za montaż musimy zapłacić, ale tak, skąd się wziął pomysł? Bohater przetrwał wojnę, powiedział, że sfinansuje, potem okazało się, że nie ma pieniędzy. Ja, reżyser, pracuję za darmo, operator udostępnił swój sprzęt, profesjonalny operator, profesjonalny sprzęt, ileś tam było dni zdjęciowych. Cały koszt filmu się zamknie w kwocie, myślę, 7000 zł. Pytanie takie, czy jeżeli film będzie na poziomie profesjonalnym, między 30 a 40 minut, jeżeli ja pokażę go osobie decyzyjnej w telewizji, telewizja go kupi, czy mi zapłaci 100 zł za emisję? 100 zł za emisję. Czy pan prezes może to skomentować, czy kwota 100 zł za emisję jest satysfakcjonująca, czy przyzwoita, czy poniżej tej granicy? Dziękuję. Znaczy, ja oczywiście nie mogę powiedzieć, jaka będzie decyzja w stosunku do filmu, którego nie tylko nie widziałem, ale jeszcze go nie ma. Więc to jest na tej podstawie, jeśli ktoś obejrzy ten film w telewizji, to będzie mógł podejmować decyzję. Natomiast, jak mówię, nie państwo tutaj kiwają głową, że licencji po 100 zł? Nie ma takich licencji, mówię, panie prezesie, nie ma takich licencji, szanowny panie. Nie ma takiej licencji. Jest taka, ja nie ma. Dostałem 100 zł. Gdzie? Ale gdzie? Za emisję 100 zł. Ale kanały tematyczne czasami. Tu jest pani, która kupuje te filmy. Za TVP Historia 200 zł. Okej. Ale przepraszam bardzo. Duże kanały płacą od kilkunastu do kilkunastu tysięcy złotych za licencję, za emisję. Wiem, bo podpisuję te umowy. Negocjują to kierownicy redakcji, których państwo znają. To są ludzie, którzy od wielu lat tutaj przyjeżdżają. Są, znacie ich. Naprawdę, nie ma tu żadnych 100 zł za licencję. Panie dyrektorze, nikt nie powiedział, że licencja w Bójce kosztuje 100 zł. Animacja, panie dyrektorze. Przepraszam, animacja, najtańsza animacja, jaką kupiła dla kultury pani kierowniczka Dziośmiego, wynosiła 500 zł. Za krótki film. Serafiński mi powiedział, że za jego odcinek zaproponował 10-minutowej animacji, zaproponowano mu 150 zł, stąd się poruszałem w takich kwotach. Jurek Ridan mówił, że TVP Historia dostał 100 zł. Naprawdę, ale sumy licencyjne. Za film premierowy, emisja na 30 projekcji. Dostałem 100 zł, producent dostał. Po znajomości, I tę sumę zaproponował król. Jurek, po znajomości dostałeś 100 zł. Król. Tak, nie jest tak dobrym negocjatorem, ale naprawdę to, co wiem na temat licencji kanałów tematycznych, czyli TVP Historia. Nie wiem, jak jest TVP Kultura, bo do mnie się z tym nie zgłaszano, ale że jeśli chodzi o historię, to mówiono o śmiesznych kwotach rzędu 100-500 zł. To naprawdę, patrząc na to, ile trwa wyprodukowanie takiego filmu, to nawet nie jest kwota satysfakcjonująca, że coś będzie pokazane. Po prostu to jest poniżej poziomu, a zresztą, co tu dużo mówić, to nie jest wspieranie polskiej twórczości.